Puchar Świata 2010-2011 z wielu powodów był dla polskich kibiców sezonem wyjątkowym. Sezon ten okazał się łącznikiem pomiędzy dwiema, zupełnie różnymi erami w polskich skokach. Wiele momentów z tego sezonu na zawsze utkwiło w pamięci kibiców i dzisiaj wspomina się je jako bardzo istotne, wręcz przełomowe chwile, które na zawsze zmieniły bieg historii polskich skoków. Żeby jednak zrozumieć fenomen tego sezonu, należałoby streścić krótko poprzedzającą go dekadę, czyli lata 2001-2011. Lata te należały oczywiście do Adama Małysza. Był on nie tylko najbardziej utytułowanym skoczkiem tego okresu, ale również jego popularność w tym czasie była wprost niewyobrażalna. Małyszomania ogarnęła całą Polskę, a jego rywalizacja z innymi zawodnikami fascynowała również kibiców z zagranicy. Dla polskich skoków sukcesy zdobywał jednak tylko i wyłącznie Małysz. Pozostali polscy skoczkowie stanowili jedynie tło dla rywalizacji. Konkursy drużynowe Polska kończyła zazwyczaj daleko za podium, a jedyne trofea, jakie istniały dla przeciętnego polskiego kibica, to trofea indywidualne. Gdy stało się oczywiste, że kariera legendarnego polskiego skoczka chyli się ku końcowi, sytuacja powoli zaczęła ulegać poprawie. Adam Małysz pociągnął za sobą całe rzesze młodych skoczków, którzy zaczęli uprawiać tę dyscyplinę na fali małyszomanii mniej więcej w latach 2001-2003. Gdy nadeszły ostatnie lata kariery Małysza, ci perspektywiczni zawodnicy byli już gotowi na wspólne starty w Pucharze Świata, choć ich poziom sportowy dopiero stopniowo wzrastał. Sezon 2010-2011 poprzedzony był wyjątkowo udanym dla polskich skoczków letnim Grand Prix, które stanowiło już swego rodzaju zapowiedź nadchodzącej wymiany pokoleniowej. Na podium konkursów indywidualnych stawał nie tylko Adam Małysz, ale również Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Za to jedyny konkurs drużynowy podczas tego letniego sezonu wygrała reprezentacja Polski. Po wielu latach indywidualnych sukcesów Małysza, Polska zyskała realną perspektywę na odnoszenie trofeów drużynowych i to już w najbliższych latach. W listopadzie rozpoczął się sezon zimowy. Jednak pierwsze tygodnie w wykonaniu polskich skoczków nie zachwycały. Dopiero zawody w szwajcarskim Engelbergu przyniosły pierwsze podium, oczywiście w wykonaniu Adama Małysza. Rozegrano wtedy aż 3 konkursy indywidualne. Małysz stanął na 2. stopniu podium w 2. konkursie oraz na 3. stopniu podium dzień później. Następnie rozpoczął się wyczekiwany przez kibiców turniej 4 skoczni. Lider polskiej kadry spisywał się podczas niego całkiem nieźle, stając na podium w Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbrucku. W klasyfikacji generalnej turnieju znalazł się ostatecznie na 6. miejscu. Pozostali polscy skoczkowie prezentowali się do tego momentu przeciętnie, z pominięciem Kamila Stocha, który zakończył turniej na przyzwoitym 15. miejscu. Zaraz po zakończeniu turnieju przyszedł czas na pierwsze w sezonie loty. Konkursy w czeskim Harachowie Orzeł z Wisły zakończył na 3. oraz 4. miejscu, potwierdzając swoją dobrą i stabilną formę. Kolejne zawody rozegrane zostały w japońskim Sapporo i poprzedzały one bezpośrednio konkursy w Zakopanem. W pierwszym konkursie najlepszy polski skoczek oddał zdecydowanie najdłuższy skok i jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów. Nie utrzymał jednak prowadzenia po pierwszej serii i ostatecznie konkurs zakończył na najniższym stopniu podium. Dzień później udało mu się wywalczyć 5. pozycję. Tym samym nadszedł czas na jedne z najbardziej oczekiwanych konkursów, czyli zawody w Zakopanem. Tegoroczne konkursy zapowiadały się wyjątkowo ciekawie, nie tylko ze względu na bardzo dobrą dyspozycję lidera polskiej kadry, ale również dlatego, że podobnie jak w Engelbergu, zaplanowano rozegranie aż 3 konkursów w zamian za odwołane zawody w Harachowie w pierwszej części sezonu. Piątkowy konkurs na Wielkiej Krokwi przeszedł do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii tej skoczni. Adamowi Małyszowi udało się wywalczyć 39., długo wyczekiwane i jednocześnie ostatnie zwycięstwo w karierze. Następnego dnia jego skoki nie były już perfekcyjne. Udało mu się wywalczyć 6. miejsce tuż przed Kamilem Stochem, który od początku sezonu stopniowo budował swoją dyspozycję. Jednak dopiero 3. konkurs weekendu stał się prawdziwym symbolem rewolucji w polskich skokach. Kibice pod skocznią oraz przed telewizorami oczekiwali ponownej walki o zwycięstwo Adama Małysza. Lider polskiej kadry oddał bardzo dobry skok, jednak niestety z powodu obfitych opadów śniegu i ciężkich warunków na zeskoku nie zdołał wylądować swojej próby. Swój ostatni występ na Wielkiej Krokwi Adam Małysz zakończył upadkiem i nie wystartował w 2. serii zawodów. Zupełnie niespodziewanie jego miejsce zajął jednak Kamil Stoch, który sensacyjnie prowadził po pierwszej serii.
Mało kto spodziewał się jednak, że po drugiej kolejce utrzyma on prowadzenie i odniesie pierwsze zwycięstwo w swojej karierze. Dzień, który stał się upadkiem Adama Małysza, przeszedł jednocześnie do historii jako początek nowej ery w polskich skokach, ery Kamila Stocha, a także całej silnej polskiej drużyny. W kolejnych tygodniach zarówno Małysz, jak i Stoch skakali na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy z nich do nadchodzących Mistrzostw Świata jeden raz stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w Vikersund. Natomiast Stoch odniósł kolejne zwycięstwo, wygrywając zawody w niemieckim Klingenthal. Mistrzostwa Świata w Oslo, które odbyły się pod koniec sezonu, były niezapomniane przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, brązowy medal na skoczni normalnej wywalczył Adam Małysz. Po drugie, jak się okazało, był to już jego ostatni medal oraz ostatni występ na Mistrzostwach Świata. Po zakończonym konkursie indywidualnym na dużej skoczni, orzeł z Wisły ogłosił zakończenie sportowej kariery. W tym momencie stało się jasne, że wymiana pokoleniowa w polskich skokach jest nieunikniona i następuje właśnie na naszych oczach. Finałowe zawody w Planicy, podobnie jak cały weekend Pucharu Świata w Zakopanem, stały się bardzo wymownym symbolem nadchodzącej rewolucji. W jednoseryjnym, wietrznym konkursie, żegnający się z karierą i kibicami Adam Małysz stanął na najniższym stopniu podium, natomiast nowy lider polskiej kadry, Kamil Stoch, odniósł tego dnia zwycięstwo. Był to pierwszy i jedyny konkurs, w którym obaj polscy mistrzowie stanęli razem na podium. Niesamowite wydarzenia z sezonu 2010-2011 były jedynie zapowiedzią nadchodzących wielkich sukcesów. Kamil Stoch wieloma swoimi osiągnięciami dorównał Adamowi Małyszowi i obecnie śmiało można go nazwać jednym z najwybitniejszych skoczków w historii. Ponadto cała polska kadra stała się jedną z najsilniejszych na świecie. W ciągu ostatnich 7 lat zdobyła 2 brązowe i 1 złoty medal Mistrzostw Świata, brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach, brązowy medal Igrzysk Olimpijskich oraz 2-krotnie zdobyła Puchar Narodów. Konkursy Pucharu Świata od zakończenia kariery przez Adama Małysza wygrało aż 5 polskich skoczków, natomiast 2 z nich zdobywało tytuł Mistrza Świata. Najbliższe lata mogą okazać się dla reprezentacji Polski kolejną rewolucją, ponieważ większość czołowych skoczków jest już po 30 lub szybko się do niej zbliża. Czy kolejna wymiana pokoleniowa okaże się tak samo szczęśliwa jak ta sprzed niemal 10 lat? Dowiemy się tego z pewnością już w ciągu kilku najbliższych sezonów. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.